Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pytał ich namiestnik, którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z nim. Ile bólu niesie ze sobą ludzki los? Ktoś cię skrzywdził, do głębi zranił, a może zostałeś niesłusznie oskarżony? Do dzisiejszego dnia pamiętasz ból. Czy wybaczyłeś? Pozwól Bogu oczyścić twoje wnętrze. Tutaj, stojąc przed tymi, którzy osądzali Jezusa, wybacz tym, którzy zranili ciebie. Zawołaj w sercu swoim: W imię Jezusa Chrystusa wybaczam tym, którzy kiedykolwiek mnie zranili. Boże, błogosław im, a moje myśli napełnij pokojem. Stacja druga. Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale moja miłość nie odstąpi od Ciebie. Czy zdarzyło nam się mieć pretensje do Boga? Może obwinialiśmy Go o nasze niepowodzenie, a może Jego plany różnią się od naszych i nie potrafimy Mu zaufać? Czy nie mamy czasem ochoty powiedzieć, że wszystko, co złe w moim życiu, to wina Boga? Jezus nawet wtedy nas kocha. Bierze nasze obelgi oraz nasz żal na swoje plecy. Nie naciska. Nie krzyczy, ale z rozpostartymi ramionami czeka. Czeka na nasze zaufanie. Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Stacja trzecia. Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Dlaczego Jezus się na to zgodził? Dlaczego poszedł drogą krzyżową? Dlaczego dał się skatować? By pokazać Ci, że żaden Twój grzech nie jest końcem. Każdy Twój grzech, każdy upadek może zostać zapomniany przez Boga. Przyjdź do Jezusa, do niebios bram. On Cię napoi krwią swoich ran. Podniesie Cię z kolan. Upadniesz jeszcze nie raz, ale nie trać nadziei, gdyż On zawsze poda Ci pomocną dłoń. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.
Czy goniąc świat, znajdujesz czas dla bliskich? Czy dziękujesz im, potrafisz okazać wdzięczność? A może chowasz urazę i nie potrafisz wybaczyć? Być może Jezus powołuje cię w tym wielkim poście, abyś w końcu przeprosił. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który jej nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo uczyni. Gdy widzisz ludzi dobrej woli, czy próbujesz ich naśladować? Czy w lenistwie lub zatwardziałości serca pozostajesz niewzruszony? A może zdarza się, że widzisz jedynie własny niedostatek i zamykasz oczy na potrzeby bliźniego? Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich mniejszych, mnieście uczynili. Czy widzisz Chrystusa w każdym? A może w ogóle się nad tym nie zastanawiasz? Czy twarz Boga dostrzegasz w bezdomnych i w brudnych? Czy dostrzegasz ją w chorych fizycznie lub psychicznie? Czy dostrzegasz ją w ludziach, którzy nie są Ci przychylni? Jesteśmy powołani do miłości, do służby drugiemu człowiekowi, bez względu na jego rasę, poglądy, status społeczny, czy nawet stan zdrowia. Bóg jest wszędzie. Rozejrzyj się wkoło. On jest w każdym z nas. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Zastanów się, ile razy oglądając wiadomości, słuchając radia, obserwując otoczenie, pomyślałeś: Boże, dzięki Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy. Może bywasz nieskromny, raniąc przy tym innych? Jakim jesteś człowiekiem? Jeśli naprawdę jesteś lepszy w oczach Boga, to dlaczego nadal przykładasz młotek oraz gwoździe do krzyża Chrystusa? Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi.
Słyszałeś o młodych ludziach, którzy buntują się przeciwko rodzinie oraz przeciwko Bogu, którzy idąc za laickimi nurtami wybierają życie w grzechu? Czy pamiętasz o nich w swojej modlitwie? A może już dawno temu skazałeś ich w myślach na zatracenie? Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zapewniam Was, że w niebie jest większa radość z jednego zgubionego grzesznika, który się opamięta i wróci do Boga, niż z 99 prawych, którzy nie zbłądzili. Pomyśl o osobach, które nie wierzą w Boga, o tych, którzy z Niego szydzą i Go obrażają. Co częściej czujesz w swoim wnętrzu? Nienawiść do nich, czy jak Jezus, który nie zna złości, lituje się nad ich losem i modli się o uzdrowienie ich serc? Stacja dziesiąta. Pan Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale On nic złego nie uczyni. Co robisz, gdy ktoś zwraca Ci uwagę? Gdy mówi, że robisz coś źle, niepoprawnie, potrafisz z pokorą przyznać mu rację i rozpocząć poprawę? Obnażyć swoje złe strony, nieudolność? A może często tylko na pokaz mówisz, że się poprawiasz, a w rzeczywistości nie robisz nic w tym kierunku? Czy zdajesz sobie wówczas sprawę z tego, że przez tego drugiego człowieka przemawia Chrystus? Któryś za nas zdjął bramę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. A jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Czy dziękujesz Jezusowi za Jego ofiarę? Czy dziękujesz Mu za dzień każdy, który jest Ci dany? Czy dziękujesz Mu, że umiera za Twoje grzechy, abyś był wolny i czysty? Jak często Mu dziękujesz? Czy nie za rzadko o Nim myślisz? Może zdarza się, że problemy doczesne zasłaniają Ci Jego chwałę? Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Kim jest dla Ciebie drugi człowiek? Czy czasem nie uważa się za ważniejszego, mądrzejszego? Czy zdarza Ci się go zaniedbywać z powodu lenistwa?
Czy przeszedłeś kiedyś beznamiętnie obok potrzebującego? Ty, słaba istota, nie zbawisz całego świata. Jednak twoja pycha może być czasem uśmiercana dla kogoś innego. Możesz umrzeć w swym lenistwie i pomóc bratu w potrzebie. Daj się zabić służąc, byś nie umarł na zawsze, gdy nadejdzie twój czas spotkania z Panem. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go. Gdy przytrafia Ci się wielkie szczęście, dziękujesz za nie Bogu? Czy często myślisz, że to Twoja zasługa? Czy zdarza Ci się wierzyć w fart, a nie w Boga? A może zdarza Ci się wierzyć w przypadki, a nie w Boże orędownictwo? Jezus umarł za Ciebie, pragnie Twojego szczęścia, jak nikt inny na świecie. Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Jak często myślisz o zmarłych? Nie tylko o swoich, ale także o duszach czyśćcowych, które nie mogą sobie już w żaden sposób pomóc. Wspominasz o nich częściej niż w dzień zaduszny, czy myślisz jedynie o sprawach doczesnych? Pomódl się czasem za nich, by mogli spotkać się z Bogiem w raju.